Filmopolis. Subiektywny przegląd filmów z repertuaru zielonogórskich kin. Recenzje, ciekawostki, wywiady. Cześć, witajcie w Filmopolis. Michael Malinowski. Marcin Olechnowski. Dzisiaj w roli głównej polski film oparty na faktach. Kule i dwie strony medalu. No zobaczymy, kino. Zobaczymy, czy wyszło. No ja mam tutaj taki temat. Ciekawe, co ty powiesz, że to czy tak tropami hollywoodzkimi nie poszli, ale to o tym za chwilkę będziemy rozmawiać. Natomiast najpierw o pewnej franczyzie, która powraca, Karate Kid. I ponieważ no, była ta seria w latach 80., a nawet, może tak, trzy filmy w latach 80., oczywiście pierwszy najpopularniejszy z 84., z Ralphem Macchio i z Norioki Patmorita jako ten mistrz. I potem, co ciekawe, w 94 roku film z Hilary Swank, która później dostała dwa Oscary, ale zaczynała w Karate Kid 4. Potem się okazało, że powrócił, no była próba odświeżenia serii z Jackie Chanem, tym razem jako mistrzem, ale już był innym, był panem Hanem i z Jadenem Smithem jako jego uczniem. No i mamy jeszcze fantastyczny serial Cobra Kai, który niespodziewanie chyba wyrósł na najbardziej coś ciekawego z tego uniwersum, ale to nie koniec. To znaczy ciekawy, dlatego że bardziej rozbudował całą tą historię z jednej strony, a drugie trafił po prostu do młodej widowni, co jest bardzo fajne z jednej strony, czyli jakby rozszerzył swoją widownię, no bo jednak to nasze pokolenie było tym, które pamiętały tamte filmy. Wątpię, żeby młodsze dzieciaki i teraz te osoby, które są w szkolnym wieku, oglądały te starsze części. No ten z Jackie Chanem ma 14 lat już. Już, nie? No, a co dopiero tamte. Więc Cobra Kai no tutaj przyciągnął. Fajnie, bo z rodzicami mogli oglądać, bo bardzo dużo nostalgii jest w tym serialu. Więc na nowo rozbudził właśnie tak jakby serce do tej serii, co się bardzo fajnie udało z wszystkim, bo i fajne sceny akcji są, fajni ludzie. Okazało się, że aktorzy, którzy grali w poprzednich tych pierwszych częściach, nadal mają tą jakąś iskrę, która daje zwłaszcza właśnie postać tego, który był złym w pierwszej, drugiej części, a w serialu jemu kibicujemy. Jemu kibicujemy i zdecydowanie on jest naprawdę niezły aktorsko. To było fajne. Fajnie, żeby tu teraz znowu połączyli z tym, chociaż na razie mamy innego newsa, co będzie w tym nowym Karate Kid. No, nowy Karate Kid, czyli tutaj też bardzo fajnie, bo już zaznaczyli tytułem, że będą nawiązywać jednak do poprzednich części, czyli Legends. No i wiemy już, że Ralph Macchio właśnie wróci. Czyli ten oryginalny z no 40 lat. No i Jackie Chan. Te połączenie sił już jest bardzo fajne, bo no wzięli... No Patmorita już nie może, szkoda, niestety nie żyje. Natomiast no myślę, że jakby żył, to też by powrócił i byłoby fajnie. Już taki starzec, mędrzec chyba tam mógłby, nie? Ten Jackie Chan, no ale nie ma go, jest Jackie Chan, który też już jest zaawansowany wiekowo, ale cały czas jeszcze może nam coś fajnego pokazać. Myślę, że tak. On cały czas występuje, ale gdzieś poza Hollywood chyba bardziej, a tutaj ma szansę znowu do naszego kręgu kulturowego trochę powrócić i się pokazać. Super, zwłaszcza, że u nas ogólnie bardzo popularny Jackie Chan swojego czasu był. No chociażby Godziny Szczytu, przecież cała seria bardzo popularna. Ale wcześniejsze, VHS-u, to przecież to było w wypożyczalniach tak masywnie oglądane i to po kilka razy te starsze dzieła, bo to się świetnie ogląda. To są naprawdę bardzo dobre komedie slapstickowe. No zobaczymy. I ciekawe, czy tutaj Kid to będzie tylko w tytule, czy będzie jeszcze jakiś uczeń, no właśnie, na razie starszych mamy szkolić. No zobaczymy. Także taki na razie news, ciekawostka, że Karate Kid powraca. No nie będziemy na razie o tym rozmawiać, ale ja już czytałem, że też Pogromcy Duchów jednak ma być kolejna część. Więc super. Cieszy mnie to. Niech tylko przemyślą to, że może z mniejszym budżetem, mniej aktorów i będzie super, nie? Tak, bardziej postawią na jakąś historię i naprawdę może być jeszcze lepiej niż było, co mnie cieszy. Natomiast teraz taki news około filmowy w zasadzie, czy filmowo-literacki, bo jak się okazuje, te nasze światy się łączą, no i Polacy mogą się cieszyć trochę, że ta polska kultura gdzieś dociera do świata. Dokładnie, nie? No, przede wszystkim Olga Tokarczuk jest postacią, która jest na świecie znana.
Nobel na pewno na ty, przy tym bardzo pomógł. Bardzo dużo, ale też i dobra sprzedaż w ogóle książek na rynkach pozapolskich, która jest naprawdę duża i robi wrażenie. Zresztą Pedro Pascal, który właśnie umieścił, że czyta książkę autorstwa właśnie Olgi Tokarczuk, na której też zresztą powstał film Agnieszki Holland Pokot. No i chwali się tym, chwali, że jest no pokazuje. Ale... No fajny w ogóle taki trend, że gdzieś tam ludzie, których lubimy, aktorzy czy jakieś celebryci, gdzieś to pokazują, że czytają książki. To już jest samo w sobie fajne. Bardzo mądre, bo to popularyzuje książki... jednak książkę z jednej strony, a z drugiej też pokazuje, że no, potrzebne też w życiu są jakieś inspiracje, a te inspiracje bardzo często można właśnie czerpać z książek, nie? A może nie tylko ten news oznaczał, że czyta, ale może będzie też jakaś amerykańska ekranizacja? Nigdy nie wiadomo. Nie wiem, czy wiesz, ale wcześniej już jeden z aktorów też pokazywał, że czyta Olgę Tokarczuk, czyli Chris Pine, który, tak. Tak, który też ukazał już dużo wcześniej, że właśnie czyta Biegunów. Więc no, no zobaczymy. Może trend, może teraz następnie będę pokazywał. Tymczasem Pedro Pascal, już niedługo drugi sezon tych grzybach zmutowanych The Last of Us. Mandalorian też jeszcze powróci, to jako film za trochę dłużej może poczekamy, ale... No już lada moment, będzie. Gladiator 2. No właśnie, i w Gladiatorze w dwójce duża jego... rola, także no... Na topie. Na topie aktora i bardzo fajnie, bo to jest bardzo ciekawy aktor. No dobrze, no to teraz słuchajcie, przechodzimy do dania głównego. Recenzja filmu Kulej, dwie strony medalu. No zobaczymy, czy polskie kino jest w formie. Kulej, dwie strony medalu to film inspirowany historią słynnego polskiego boksera. Akcja dzieje się w latach 60. XX wieku, a na losy małżeństwa Kulejów i ich znajomych mają wpływ realia PRL-u. Rozgrywki z władzą są tu pomieszane z marzeniami o lepszym życiu. Jerzy Kulej jest charyzmatyczny, niesamowicie zmotywowany i wydaje się nie do pokonania. Nigdy nie leżał na deskach, ale już poza ringiem upada co chwilę przez swój trudny charakter i złe wybory. Jego żona, Helena, trwa przy nim, lecz równie brawurowo co Jurek, a może i bardziej, walczy o to, aby nie być tylko dodatkiem do męża i udowadnia, że sama jest wiele warta. Występują Michalina Olszańska, Tomasz Włosok, Tomasz Kot, Andrzej Chyra i Monika Mikołajczak. Reżyseria Ksawery Żuławski. Wpisaliśmy się jako Polacy w ten trend robienia filmów o bokserach, które tak naprawdę nie są o boksie, tylko są o życiu, o czymś dużo większym, no, że tu wspomnę, no nie wiem, Rockiego chociażby, tak, czy także De Niro, przecież jego słynna rola we Wściekłym Byku i wiele, wiele innych, no Clint Eastwooda za wszelką cenę, z Hilary Swank dzisiaj wspominaną, także to zawsze się okazuje i to mnie zastanawia, że ten rodzaj sportu, który wydaje się w ogóle nie... Po prostu się leją po mordach. Okazuje się, jaki wdzięczny to jest temat ale do filmu. Może dlatego, bo dla większości osób boks wydaje się czymś w ogóle nierzeczywistym, nie? Bicie się, naparzanie po twarzach i czerpanie jakiejś z tego satysfakcji, to może się dla nas wydawać czymś abstrakcyjnym, dla większości w ogóle społeczeństwa i czymś bardzo dzikim, co sprawia, że te filmy po prostu stają się no, bardziej chwytliwe i ciekawsze. Chcemy bardziej zagłębiać historię tych ludzi, dlaczego oni dążą w tą stronę, co tam się dzieje za kulisami, jak oni żyją na co dzień. Nie? I to jest, myślę, najciekawsze. I tutaj dostajemy opowieść Jerzego Kuleja i jego żony Heleny. Oczywiście postaci prawdziwe, jego dokonania prawdziwe, ale myślę, że uczciwie na początku filmu pojawia się napis film inspirowany. Nie jest to jeden do jednego. Wiele scen tutaj, ja myślę, że naprawdę, no jak ty myślisz, dokładnie te rzeczy się zadziały, nie? Ale ja się cieszę, że one są, bo dostałem film, który dostarcza satysfakcji, bo właśnie pojechano, to jest taki film dla mnie oldschoolowy, hollywoodzki właśnie, gdzie te prawdziwe wydarzenia są tylko inspiracją do
rozbudowanej, rozbuchanej historii, gdzie i aktorzy mogą pokazać nie wiadomo ile tego charakteru, ale też i ten bogaty rys historyczny i też sceny, które no, może są nierzeczywiste, ale po prostu cieszą widzów. Co ty na to? Jak ty odebrałeś? Znaczy tak, tak jak najbardziej. I to daje dużą satysfakcję przy oglądaniu, zwłaszcza, że tak naprawdę no, w filmie są zawarte pewne elementy, które mogłyby być przyciężkie, tak? Alkoholizm, zdrady, tło historyczne, które wtedy było... Pałowanie, no, tak, no, nie wiem, wypędzenie. Dokładnie. 1938 no. rok, protesty młodzieży, potem wypędzenie osób pochodzenia żydowskiego, tak. Więc naprawdę ciężkie, no. Nie wiem, ten Gomułka cały, przyciężkawy też i, przecież. I tak naprawdę ten film mógłby być bardzo ciężkim klocem dokładnie. Do oglądania. A tutaj no, reżyser nadał mu fajny ton takiego właśnie lekkiego filmu, ale nie banalizuje, bo to też trzeba zaznaczyć. To nie wyśmiewa, nie banalizuje tych rzeczy, ale sprawia, że one po prostu są dla nas zjadliwe i że możemy czerpać jeszcze satysfakcję z oglądania tego filmu jako w pewnej formie rozrywki. Tak? Bo i te sceny, które dużo scen humorystycznych, co jest też zasługą i aktorów, bo naprawdę bardzo fajnie nadają, a zwłaszcza no, Wisłok w roli głównej właśnie Jerzego Kuleja, no jest taką postacią, gdzie pojawia się u nas uśmieszek, jak on zaczyna właśnie i rozmawiać, chociaż popełnia tyle gaw, tyle błędów życiowych, co mogłoby wkurzać, a tutaj on właśnie jest przez to bardziej taki pocieszny i wdzięczny. No i ona, tak. I ona może mniej tutaj właśnie jest komediową postacią. Ale jest taką przeciwwagą fajną. Kurczę, ale ja uważam, że ona jest tutaj tym pniem tego filmu tak naprawdę, który utrzymuje. I bardzo dobrze, że tytuł to jest Kulej tak naprawdę. Bo równie dobrze to też ona Kulej przecież. Dla mnie to wręcz ona jest główną bohaterką tego filmu i na niej się opiera. I to jaka po prostu Michalina Olszańska po prostu super. Tutaj rewelacyjnie w to wchodzi. Super, cieszę tak. się, bo wreszcie... Ja wiedziałem, że jest to świetna aktorka, tylko jakoś... wiele miała dobrych ról, ale chyba czekała na taki film, gdzie może po prostu błysnąć, może też ona trochę musiała dojrzeć i naprawdę tutaj moim zdaniem tak nagle się z tego drugiego rzędu wdarła po prostu do pierwszego i jest to objawienie. Jest niesamowicie charyzmatyczna i robi robotę. Można bardzo fajnie się z nią utożsamiać i rozumieć jej wybory. Tu w ogóle... Czemu ja mówię, że hollywoodzki też ten film jest? Nie tylko przez to, że tutaj są takie filmy, te sceny takie satysfakcjonujące, no chociażby jak teraz nie będziemy spoilować za bardzo, ale na przykład z milicjantami, którzy w którymś momencie ich tam atakują, a czymś to się kończy, to po prostu mnóstwo tu jest takich elementów, że jest uśmieszek, czy też pan Tomek Kot z bronią w którymś momencie. No nie sądzę, żeby taka scena była naprawdę, ale w filmie to się niesamowicie sprawdza i to jest ta satysfakcja z oglądania, że ale fajnie, jest takie wrażenie, ale się działo, nie? I ale to wszystko, to życie takie było bogate. No, myślę, że rzeczywistość nie była aż tak bogata, aż tak spektakularna, ale scenariusz fajnie to tak rozwinął, pewne rzeczy wymyślił, ale które cały czas są w tej historii i to wszystko się trzyma kupy i jest fajne i napędza i ja chcę im towarzyszyć w tej walce o lepszy żywot, o spełnienie marzeń, o spełnienie jakichś takich marzeń o pewnych aspiracjach życiowych, ale właśnie ta lekkość w tym wszystkim, nie? Że mimo tego, że czasy są ciężkie, że i ta komuna takich dociska tam i to mieszkanie się tak gnieżdżą, mnie i nie wiem, lodówka się nie domyka, a jednocześnie jest jakaś taka radość życia w nich wszystkich, nie? Cudowni są ci przyjaciele, tak, znajomi tego głównego bohatera, czyli Wituś i Aluś, po prostu też świetnie, tak, świetnie tak, zagrani, tak. Szczególnie Aluś i ten jego akcent taki kojarzy mi się z takim cwaniaczkiem warszawskim tak, z czasów przedwojennych czy wojennych. Naprawdę, naprawdę są takie pojedyncze elemenciki, które każdy w sobie cieszy, a wszystkie zebrane razem powodują, że jest w tym wszystkim ta lekkość, żeby iść za tą historią. Ja myślę, że też to dlatego, że młodzi reżyserzy się zaczynają zajmować tymi tematami. Już biografie i tego typu rzeczy nie są dla tych wytrawnych reżyserów, którzy już mają dobre lata za sobą. Tylko młodzi się zabierają właśnie za te tematy i oni
czarowani kinem, które ich wychowało, myślę, gdzieś próbują właśnie przemycać te elementy do kina, które teraz powstaje. Tak? Bardzo mi ten film nawiązuje w ogóle do Nightmare Row, który też w pewien sposób pokazywał właśnie tak. Bardziej pozytywnie jednak te czasy, nie? Które się działy. Tak, no to takie, słuchaj, no bo właśnie, no nie musimy wszystko na tak smutno, poważnie. Też można, nie? Nie wiem, kiedyś Wabank przecież fajnie też pokazywał. Dokładnie. To, że można, nie wiem, jakiś element historyczny, ale jednocześnie z jakimś taką werwą rozrywkową o przekrętach, o czymś tam opowiadać. Nightmare Row chyba był bardziej jeszcze rozrywkowy, taki ton miał, natomiast tutaj w Kuleju ja widzę właśnie ten ton taki takiej hollywoodzkości, nawet takiego filmu na Oscary. Taki film mógłby powstać amerykański sprzed 30 lat i mógłby o Oscary rywalizować, uważam, bo on ma ten... bardzo mi się podoba ten film i rozpoznaję, ale też dlaczego? Rozpoznaję w nim tak, że on tak jakby został stworzony na podstawie najlepszych tropów, nie wiem, przestudiowali podręczniki pisania scenariuszy filmowych, ale tych właśnie sprzed 30, 40 lat, nie, tak, i te wszystkie elementy, które tam wtedy się sprawdzały i powodowały, że to dobrze. Co by można było by stwierdzić, a to tam wtórny i ile razy to już było. No, ale teraz kino jest inne, to znaczy bardzo często to łamie. No, mi niesamowicie kontrastuje ten film z filmem sprzed tygodnia, czyli z Jokerem, który właśnie nie idzie tropami hollywoodzkimi, który to łamie, w którym jest dużo wartościowych rzeczy, ale nie ma tej satysfakcji filmowej. To, o czym też mówiłem tydzień temu, że mi tam właśnie tej satysfakcji brakowało, którą mam tutaj. Tam miałem prawdę życiową. Tutaj tej prawdy życiowej może jest mniej, ale za to są sceny po prostu, które powodują mój uśmiech, powodują, że wyszedłem z kina i miałem banana na twarzy, że ale fajnie się bawiłem po prostu. Tak, tak. Nawet sceny taneczne, tak, które, no to miałem które od jest razu... bardzo, bardzo przyjemna, ale też ona, bo trudno z takimi scenami tak naprawdę w filmach, bo ogląda się nieraz, no ale po co to nam, nie? Tu dziwnie to wygląda. A tutaj to tak się ładnie wkomponowało, zresztą no boks można akurat z tańcem bardzo ładnie wymieszać, bo to też jest taniec, tylko że na ringu i... W ogóle szacunek dla właśnie Tomasza Włosoka za całe zbudowanie tej roli, wiesz, on nie jest tym bokserem tylko na tym ringu, przecież on się rusza, on fajnie te ruchy też całego ciała, czy te pięści uniesione gdzieś tam towarzyszą mu bardzo często i bardzo mi to pasuje właśnie też w tych scenach. Ja mu wierzę, że on też jest tym mężczyzną, za którym ona poszła, bo by się wydawało, ona bardziej inteligentna. Okej, no ona nie zdążyła tych szkół pokończyć, tamtych studiów, ale widać, że ona jest, nie wiem, mądrzejsza, bardziej poukładana. To, co ona robi z tym prostym człowiekiem i po prostu no, robiącym takie błędy życiowe i dawno mogłaby go kopnąć w tyłek, ale on jednocześnie jednak ma tą jakiś rodzaj, przynajmniej w tej wersji Włosoka, bo wiem, że różne są wspomnienia prawdziwego Kuleja, nie? Szczególnie gdzieś tam, jak go ktoś kojarzy już z późniejszych lat jako komentatora, no to może nie był mistrzem intelektu i nie wiem, wiesz, jakiegoś takiego czegoś za czymś mocno byśmy poszli, ale tutaj w tej wersji Włosoka jest postacią przecudowną. No on jest słodki w jakimś momencie, w jakimś sensie też, ale jednocześnie jest też człowiekiem pełnym wad. I to fajnie, bo właśnie dzięki temu bardziej się też z nim identyfikujemy, bo nie jest idealny. I to nadużywanie alkoholu i nawet to, że jazda po pijaku. Tutaj nie jest to jakoś tak ugłaskane, nie? I tam, dobra, wybaczamy mu, bo to ten. Nie, on właśnie zbiera, przez cały film on zbiera cięgi za to właśnie, za te swoje błędy, za to, jaki jest. A jednocześnie z drugiej strony ta jego niesamowita motywacja, żeby za każdym razem się podnosić, chociażby wydawało się, że już dawno za późno, nie? Bo już tak narozrabiał, że już się z tego nie podniesie. Więc to wszystko dostarcza niesamowitej satysfakcji. I jest to zarówno właśnie moim zdaniem zasługa i scenariusza, i reżysera, i tego wszystkiego, dbałości o szczegóły, scenografia, rekwizyty, kostiumy, gdzie to wszystko fajnie naprawdę wygląda. A z drugiej strony aktorów,
wszystkich. Andrzej Chyra fajnie jest, rewelacja, po prostu tak. Szedł w rolę tego takiego właśnie starego mistrza, no. Nie? Który trenera, trenerze, to od razu tak. Widać taki trener. No ale Tomasz Kot też rola bardzo niejednoznaczna i chętnie tak, się tak, na niego patrzy, gdzie to idzie. Bo można było zrobić tak z niego tego jakiegoś tam generała, czy kogoś, który faktycznie jest takim złem wcielonym, a tutaj nie, jest postacią, która, no, z którą też można w jakiś sposób się z pewnymi elementami utożsamiać. Widać, że w nim jest człowiek, widać, że też nie do końca jest takim wypranym tym milicjantem. I takim jednym z elementów trybików komuny lat tamtego okresu. Nie? Fajnie, bo tak, widzisz, taką jedną wrzuteczką, na przykład jednym zdaniem na temat jego żony, tak. Zmieniamy, troszkę inaczej go postrzegamy, a znowu nie jest to rozbudowane na 5 minut. Gliniarz z Beverly Hills mi się przypomniał, ten najnowszy, gdzie niepotrzebnie ten wątek z córką został tak bardzo rozbudowany, wiesz. Wystarczy czasem taka wrzuteczka i już wiemy, a inaczej postrzegamy jakiegoś bohatera, ale to nam wystarczy i możemy się skupiać po prostu na tym wszystkim innym, tej fajnej akcji, która się tutaj dzieje. Także naprawdę dużo tutaj ciekawych rzeczy. Bardzo ciekawe tło. Jest też Żorżeta, którą gra Monika Mikołajczak, która też jest ważną tutaj postacią, niby poboczną, ale też powoduje pewne dodatkowe smaczki i zresztą też ten Kulej jako ten dowódca milicjantów. To też jest cudowne. Niby jedna scena, słuchaj, gdzie on tam mówi do tych milicjantów swoich, a potem macha ręką. No cudowne tak, takie podejście, tak. Pojedyncze słówka, jakieś reakcje, które powodują, że on nie muszą nam przez pół godziny wykładać, jaki jego był stosunek do komuny, do władzy i ten. Ja myślę, że to wszystko w tych smacznych scenach jest czytelne. Na ile on dbał o siebie, a na ile był przeciwko tej władzy, ale jednocześnie wiedział, że sam niczego tu nie zmieni, więc tak musiał lawirować. Fajnie to jest pokazane tutaj w tym wszystkim. No dobrze, ocenił w skali od 1 do 10. Dobra siódemka. Dobra siódemka za dobry film, za fajne pokazanie, większe skupienie nawet na ringu w domu niż tym ringu prawdziwym, chociaż sceny bokserskie też były bardzo ciekawe i fajnie zrealizowane, ale widać, nie był zoom na to, tylko właśnie na zoom, na wydarzenia te, które się działy tak naprawdę po sukcesie tym bokserskim, czyli po medalu olimpijskim. Nie? Kuleja. Ja daję 8. Dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie, bo wcale się nie cieszyłem. Boże, jakiś polski film o bokserze. Poszedłem i ale się po prostu... I to też nie od początku, nie? Tak oglądam i coraz bardziej ten film mnie kupuje po prostu. I naprawdę wyszedłem z takim... Lubię to uczucie, że wychodzę z kina i ten film mnie uniósł. Ten film mi dostarczył pozytywnych emocji. Będę go miło wspominał, chętnie sobie do niego wrócę. I pół godziny, a ten czas szybko mija. Nie czuję się tego i rozumiem to, bo to też takie miałem wrażenie, ojej, taki długi. A potem właśnie oglądam i no tak, no bo musieli to pomieścić, tak? Ale no nie zmarnowali tego czasu na wałkowanie niepotrzebne pewnych rzeczy, tylko po prostu nawrzucali tutaj. Ale znowu też nie przeładowany jest ten film, nie? Wszystko jest świetnie wyważone. Uważam, dlatego, uwaga, uważam, jest to jeden z lepszych polskich filmów ostatnich lat. Naprawdę, właśnie dlatego, że dostarcza. I trochę mi smutno, bo widzę, że jakoś tak ludzkość, Polacy nie ruszyli jakoś tak mocno na ten film. Ale też widzę, że jak ktoś był, to raczej to wielu pozytywnie odbiera. Więc też między innymi dlatego mówimy o tym filmie, żeby wam pokazać, słuchajcie, jest naprawdę ciekawy film. Ja wiem, że wielu z was, drodzy widzowie, nie przepada za polskim kinem, ale chyba nie ma co tak całościowo skreślać polskiego kina. A, bo znowu nie będzie słychać. A, bo znowu coś tam. Nie, naprawdę czasem warto dać szansę i myślę, że jest to ten film, któremu warto dać szansę i zobaczyć film Kule i dwie strony medalu, bo naprawdę uważam, że tutaj twórcy się przyłożyli i, co ważne, zrobili film do oglądania, który ma cieszyć przede wszystkim. Nie jest to smutna biografia, tylko właśnie film, który przede wszystkim ma dostarczać radości z oglądania filmu. Tyle.
na dzisiaj. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zapraszamy za tydzień na kolejny Filmopolis. Michael Malinowski. Marcin Piącha, Olechnowski. Hej, cześć. Hej. Filmopolis. Subiektywny przegląd filmów z repertuaru zielonogórskich kin. Recenzje, ciekawostki, wywiady.